Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Haze. Powiem wam szczerze, że nie wyczekiwałem tej gry. Naprawdę nie chciałem znowu przez to przechodzić, ponieważ ten event jest cholernie trudny. Okej, udało się. Mam klucz. Mamy klucz. Doskonała robota. AG. Zrobiliśmy klucz AG. Okej. To już jest jakieś osiągnięcie. Jeszcze tylko kawałek. Dam radę. Jeszcze tylko odrobina. Kurwa, musiałeś tam być. No nienawidzę cię. Tam są drzwi. Idź sobie. Lis, pójdź gdziekolwiek. Byle nie w moją stronę. Oczywiście. Nienawidzę was. Naprawdę, was nienawidzę. Dlaczego mi to robicie? Gdzie to jest? Ała. Come on, to są drzwi. Jeszcze tylko kawałek, jeszcze tylko drobina. Biegnij, Rocket, biegnij! Okej, to był do tej pory najlepszy mój wynik. Uderzyły mnie tylko raz, więc nie jest źle. Tak, to jest więzienie, już to czytałem, nie wiem po co to znowu czytam. To jest nam niepotrzebne, idziemy dalej. Stresujące. Powiem wam, że ten Halloweenowy update jest strasznie creepy. Nie lubię do tego wracać, naprawdę. Jeszcze nie byłem tak zestresowany, wiedząc, że będę nagrywał Red Haze'a. Lecimy naprzód. To chyba... No właśnie, byli oni. Poczekamy, aż się otworzy przejście. To była zła sytuacja. To była jeszcze gorsza sytuacja. Dlaczego idziecie w moją stronę? Come on. Okej, to wygląda w miarę korzystnie. Okej. No, dalej. Tylko nie w moją stronę, please. Zawsze jak tak mówię, to idą w moją stronę. To jest najgorsze. Dobra. Nie jest źle jak na razie. Kurwa, zablokowały przejście, co za gnoje. Idźcie stamtąd, wy ty fy. What the fuck? No chyba sobie żartujecie. Co ja mam tu zrobić? Co za absurd. Ej, czy one zaczęły przyspieszać? Czy one... Ała, przestań. Co za haksy, no nie, straciłem zdrowie, ale to było niesprawiedliwe, zablokowały mi przejście. O, dlaczego? Tutaj chyba nie było nic użytecznego. No właśnie, dobra. Nie wiem, czy klikanie na cokolwiek tutaj ma jakieś znaczenie. Na pewno musimy zbierać te wszystkie stroje, więc od razu wam mówię, pomimo tego, że tego nie nagrałem, to zebrałem tamten strój niebieskiej stripteaserki, który był... na początku gry. Także mamy pierwszy strój. O Boże, to miejsce, zapomniałem już całkiem o tym. To chyba było zamknięte, no właśnie, musimy być na dół. O Boże. Proszę, nie idź w moją stronę. Please, idź w górę. O Boże. Please, pójdź w górę, dziękuję. W górę, nie do mnie. Idź w górę. Nie w prawo. Why? Dlaczego potwory w tej grze tak bardzo mnie nienawidzą, zawsze idą w złym kierunku, nie tam gdzie trzeba? O, to... To pójdź chociaż w lewo. Dziękuję. To wystarczy. Żegnaj. Dobra. Mamy klucz. Do piwnicy. Cudownie. Karteczki. O kurwa, nie mam sprintu. Dobra, udało się. Teraz pytanie, co może napotkać nas tutaj, bo już zapomniałem. Rozwalone drzwi. Tutaj chyba był gdzieś ten koleś taki, jak mu tam, dozorca. A tu chyba była cela. A jednak nie. A może nie mam po prostu klucza? Ale gdzie mógł być klucz? Może tu będzie klucz? No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że tego nie skopałem.
bo jak tak, to będę musiał zacząć od nowa. O Boże. Oh shit, oh shit. Kurde, niekorzystna sytuacja. Co, będziesz tak robił kółka? Mam, on jeszcze nie jest taki zły. Przynajmniej na takiej mapie, bo widzę, gdzie jest. Okej, okay, pójdziemy tędy. Jonas. Okej. Okay. Jest spoko. Pójdziemy tutaj. Czy to jest ten klucz? Różowy dziwny klucz. Mam nadzieję, że to jest klucz do tamtej celi. Dobra. Teraz musimy się wydostać. Jakoś. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Idź w lewo, please. Proszę nie iść w górę, proszę nie iść... Okej, okay, dziękuję. Teraz pójdź w lewo, dziękuję bardzo. Dobra, spadamy stąd. Nienawidzę tej mapy. W ogóle nie lubię tego eventu, on jest przesadzony. Tutaj po prostu nie ma ani chwili odpoczynku, ciągle coś się dzieje. Tak. Kolejny stryk. Doskonale. Idziemy naprzód. Okej, okay, więc kolejna lokacja zaliczona. Możemy stąd wychodzić. Tak. Chcę tam wskoczyć. Dlaczego nie? A, zapomniałem. O Jezus, mam. Mężczyzna w ścianach cię pragnie. O Boże. Tu chyba jest zamknięte, jeśli się nie mylę. No właśnie. Dobra. Czyli musimy zdobyć klucz. Cześć. Nie tęskniłem za tobą. Proszę, nie blokuj mnie tak jak ostatnio. O nie, Pink Emblem. To jak ja to przedtem otworzyłem? Znowu nie mam klucza, kurde, gdzie były te klucze wszystkie? Już nie pamiętam. Tu? Nie, tu jest kartka. Nic już nie pamiętam, a... Bardzo przykre. Też nie ma klucza. Kurwa, to gdzie jest klucz? No powiem wam, zawiodłem się. Gdzieś musiałem pominąć jakiś klucz, ale nie wiem jaki. Gdzie? O kurwa, tutaj ostatnio nie byłem. Nawet nie wiedziałem, że jest taka lokacja. Co mam tu zrobić? Mogę się jakoś chować? Oh shit. Oh shit. Co mam tu zrobić? Co mam tu zrobić? Powie mi ktoś? Dobra, chyba nic tam nie ma. Nie mam pojęcia, naprawdę. Boże. O kurwa, czemu ten jest taki szybki? A nie, on sprintuje momentami tylko. Okej, okay, to nie jest źle, może się uda. Spróbujemy. Tylko nie wiem, gdzie mamy iść, to jest najgorsze. Jest jakiś kawałek mięsa czy coś? Śmieć. Co mam tu zrobić? O, tam jest jakiś klucz. Weźmy to. Spotkamy tu. Odpocznij sobie. Rocket. Chodź. O kurwa, jaki szybki. Wal się. Not today, brother. Jezu, to jest stresujące. Dlaczego ta gra jest tak stresująca? To jest tylko zgrupowanie pikseli. Dobra, co ja mam zrobić z tym kluczem? Może tutaj? Otwierałem to przedtem? Nie. Musiałem otworzyć to w którymś filmie, ale nie mam tego klucza, nie wiem gdzie ja go mam zdobyć. Musiałem coś schrzanić. O, tu jest adrenalina. Nice. To się przyda. Może tu jest jakiś klucz?
A może i nie. Przestań mnie blokować. No co za wrzut, nie wierzę. Nienawidzę cię, naprawdę. Przestań mnie gonić. Okej. Czy mogę otworzyć te drzwi, please? Co to było? Co za dźwięk? Halo? Okej, nie. Sprawdźmy jeszcze tamten pokój. Może coś tu jednak jest. Come on. Coś poza tym posranym potworem. Coś musi tu gdzieś leżeć, no. Po co by ten pokój istniał? Tylko jak ja mam to przejść? Come on. Przestań być wrzodem. Coś w tych łóżkach? Cokolwiek? Gdziekolwiek? Kurde. No to spierdliwe. Idź tędy. Tak jak cię proszę, dziękuję. O, tu jest klucz. Ale jestem dobry w tę grę, ludzie. Mam klucz. Mam klucz. Dobra, teraz tędy. Dobra, udało się. Nice. Nie jest źle. Mamy dwa klucze i przeszliśmy dwie dodatkowe lokacje. Więcej niż z poprzedniego przejścia. Zaraz, co? Ja już tu byłem. To ja miałem ten klucz przedtem? Jezu, jaką ja mam sklerozę, masakra, ludzie. Jeden like to leki dla mnie. Jakieś na amnezję albo sklerozę. Naprawdę nie pamiętam, że tamten klucz przedtem zdobyłem. Nie mam pojęcia, kiedy i jak. Nieważne. Wiecie co? Tu jest w miarę bezpiecznie, więc napiję się herbaty i zaraz będziemy kontynuować. Okej, tu jest jakiś koleś z piłą mechaniczną. Mi się to cholernie nie podoba. Może postójmy tu chwilę i zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Co to kurwa jest? Ja pierdzielę. Nie wiem, co to jest, ale to jest cholernie szybkie. Ja się boję. Ja się naprawdę boję. Nie wiem, co mam zrobić. Wiecie co? Nie. O, Zubair, weź się w garść. Come on. O, tu jesteśmy bezpieczni. O, what the fuck? To jest 10 razy szybsze od nas. Jak my mamy z tym wygrać? Czy twórców popieprzyło? Okej, czyli to idzie w prawo. Teraz poszło w dół i chyba zakręci kółeczko. O kurwa, jakieś agresywne to kółeczko było. Chodźmy tędy. O Boże, ale się wjebałem. Chyba właśnie giniemy. Giniemy, jak... Diabli! O, jaki fart! Nie, ja na to potrzebuję dodatkowej dawki herbaty. Najlepiej dożylnie. Tam było zamknięte, ale skąd ja mam wziąć klucz? Jebać go. O, tu się można schować. Nice. Czy on sobie tylko tam robi kółka? Nie, poszedł w lewo. Cholera. Okej. Pobiegł tam. Gdzie ja mam iść? O, tu są jakieś drzwi. Otwarte. Nice. A tu jest jakiś klucz. I strzykawka, widzę strzykawkę dawać. Nie ma żadnej substancji. Wygląda na to, że ciocia Gienia jest nadal naszym głównym celem. Ale już się do niej zbliżamy. Dobrze wiedzieć. To jest dziwny klucz na stole. Zdobyliśmy klucz do wyjścia na wschodnim skrzydle? Okej, dzięki, I guess. Ale tak, co ja mam teraz zrobić? Jesteśmy w niezłej dupie. Strasznie dużo czasu się traci na tematy. Naprawdę. Aż za dużo czasu.
Dobra, którędy teraz pójdziesz? Prawdopodobnie w lewo. Tak. Teraz chyba pójdziesz w dół. Tak, poszedł w dół. Otwórz drzwi. Nice. Co to kurwa jest? Co to jest? Ha? Dobra. Czy to jest jakiś żart? Ja mam się z tym bawić w ciuciu babkę? Proszę nie, please. O Boże. Co ja mam zrobić? Kurwa. Ja pierniczę. To jest cholernie creepy. Cholernie creepy. Kto zrobił te lokacje? Kto zrobił ten update? I po co? Okej, okay. Na razie nie jest źle. O kurwa, jaka szybka. Być może dostaniemy w miarę bezpieczną śmierć i wtedy nie będzie to znowu takie złe. Czy ona wie, gdzie my jesteśmy? Czemu jesteś taka szybka? Wiesz, że cię bardzo nie lubię. Jesteś za szybka. Przestań za mną chodzić. Why? Proszę. O mój Boże, to jest dużo szybsze od nas. Głos mi się łamie. Wszystko przez przeziębienie. Wybaczcie. Wydaje mi się, że jak będziemy na prostej linii z tym czymś, to to nam się teleportuje prosto na dupę. I nie mam na to wpływu, ponieważ jestem w to słaby. Przestań być taka szybka, Jezus. Co ja mogę tu zrobić? Proszę nie iść w górę. Kurwa. Okej, poszła w dół, nieźle. Czysta matematyka. Czy ja jestem w stanie z nią wygrać, zanim mnie dogoni? Okej, cofnęła się, nieźle. O ja pierdolę, co tu się odkurwia? O mój Boże, on dostał padaczki, totalnie zwariował. Gdzie on jest? Jezus, co on robi? O kurwa, chyba jest obok. Nie. Ej, nie rozumiem. Tu tak jakby się odpalił, ale nie wiem dlaczego. Musiał się odpalić. A dlaczego, to nie mam pojęcia. Chyba właśnie na nas biegnie. Ewidentnie. To było złe. O ja pierdolę. Przestań. Dlaczego mi to robisz? Kurwa. Kto zrobił tę mapę? Tam się możemy ukryć. Musimy zrobić to bardzo szybko. Kurwa. Nienawidzę tej mapy. Nienawidzę tego trybu. Nienawidzę Halloween. Kurwa. Dlaczego? Okej, okay, nie jest źle. Udało nam się wrócić do początku. I teraz powinniśmy chyba pójść do drzwi po prawo. Jezus Boże, przestań biegać jak szaleniec. O kurwa. A nie, dobra, on tu chyba nie pójdzie. Skręci teraz w dół. Dobra. Szybki speed. O tak. Dziwny różowy klucz zniknął. To jest ten pokój, w którym było to ciało. To jest ładny, metalowy strój. Czujesz, że przez zobaczenie tego coś otrzymałaś. Z
cudownie. Wiecie co, ja zrobię sobie tu krótką przerwę. Oczywiście nie mam zamiaru przerywać nagrywania, po prostu idę się ogarnąć, zaraz wrócę. Okej, już jestem, widzę, że nadal żyję. Jaka szkoda. Dobra, chodźmy dalej. Gdzie on jest? Co masz zamiar zrobić? Pobiegł w lewo. To znaczy, że najprawdopodobniej wróci od dołu, więc mamy trochę czasu, żeby zapierdzielać tutaj. Okej. Nie jest źle. Jeszcze. Poszedł w dół. Teraz tu. Dobra, jesteśmy już cholernie blisko wyjścia. Powinniśmy pójść na południowy zachód, bo jeszcze tam nie byliśmy. To jest jedyne miejsce, którego nie sprawdziliśmy. Come on, idź w lewo. Dobra. Teraz pobiegnie w dół. Możemy pójść tędy. O, kryjówka, nice. Dobra, poczekamy tutaj chwilę. Nie jest tak źle, jak przypuszczałem, że będzie. Ale muszę przyznać, że to jest najbardziej przesrany przeciwnik, jaki chyba istnieje w tej grze, naprawdę. On jest zbyt szybki. Dobra. Come on, idź dalej. Nie będę ryzykował. O, prosto na drzwi, nice. Co my tu mamy? Być może zapomniałam, ponieważ nie byłam już sobą. Moje czyny nie należały już do mnie. Moje słowa nie reprezentowały moich uczuć ani myśli. I te myśli wliczały na denne, przytłaczające myśli. Narzucające się myśli. Myśli, których nie mogłam kontrolować. Moje uczucia słabły do czasu, aż przestałam czuć cokolwiek. Moje wybory były limitowane przez moją sytuację. I moje ciało nie było wystarczająco silne, żeby należeć do mnie, przeciwko innym siłom na tym świecie. Być może zapomniałam o sobie, ponieważ nie byłam warta zapamiętania. Jakieś książki. Okej, tu są te same rzeczy, co w normalnej rozgrywce. Idziemy do piwnicy. Ciekawe, co tu nas... O Boże. Jesteśmy na księżycu, a tam jest naga, zakrwawiona Steri. Czy ja mam z nią rozmawiać? Nie mam pojęcia. Czy chcę z nią rozmawiać? Nichuja. Idziemy w prawo. O, studnia. Fajnie. A tu co jest? Te drzwi są zamknięte. Są ozdobione jakimś różowym emblematem. Cóż, jeśli ma go Steri, to mam ją gdzieś. Na pewno z nią nie pogadam. Nie w tym update'cie. Założę się, że ta mysz jest agresywna i... wyrwie mi kończyny, jak tylko z nią... pogadam. Proszę, nie bądź agresywną myszą. Okej, chyba jest bezpieczna. Nagle, głęboko w mojej podświadomości, przypomniałam sobie o czymś. Dziewczyna z różowymi, fioletowymi włosami. I imię. Ona była tym, kogo miałam spotkać. Racja. I imię. Roket. Racja. Jestem Roket. Mój umysł był już troszkę spokojniejszy. Czy ja mam pogadać ze Steri? Kurwa, nie wiem. Jak myślicie? Powinienem z nią pogadać? Naprawdę nie chcę. Ale jeśli ona ma klucz, żeby odblokować tamte drzwi... to nie wiem. Studnia na księżycu, cudownie. A tu jest grzybek, chcę go. Boże, Steri. Steri. Proszę, powiedz mi, że nie jesteś endgame'em, że nie jesteś screamerem, ani powodem mojej śmierci. Powodem zakończenia odcinka, bo chyba będę... zdruzgotany. Please, nie zabij mnie. No to by było na tyle na ten odcinek z Red Haze'a. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale.
Próbujesz sięgnąć do nagiej, krwawiącej dziewczyny, ale ona nie odpowiada. Okej, bardzo dobrze, żegnaj. Okej, nie będziemy zakończać tutaj odcinka. Co? Jaki Jack i Jill, nie wiem co chodzi. Dobra. Cześć, szczur. Dobra, idziemy na górę. Albo sprawdźmy pudełka, może coś tu będzie. Nie ma nic. O. Prawie jesteśmy na początku gry. Oczywiście łazienka damska jest zamknięta jak zwykle, nigdy tam nie wejdziemy. Potrzebuję 3 kluczy, żeby otworzyć bramę. Co to oznacza? Co jest, kurwa? Gdzie ja jestem? O nie, to jest tamta lokacja z tą dziewczyną w krzakach, ja nie chcę. O nie. O nie, jest cholernie ciemno, nie mam pojęcia co robię. Gdzie ja mam iść? Cóż, w każdym razie potrzebuję 3 kluczy. Dobrze wiedzieć. Okej, tam jest furtka, to już wiemy gdzie jest furtka. W sumie to jest chyba rozmieszczone tak samo jak na początku, kiedy zaczynaliśmy tę grę, ten update. Coś nas tu będzie gonić. To jest więcej jak pewne. A tu jest klucz. Cudownie, lubię klucze. Klucze są fajne. Klucze mnie nie skrzywdzą. Klucze są kluczowe do rozgrywki. Tu jest kolejny klucz. Czy to jest Slenderman? O kurwa, to jest Slenderman. Ona właśnie odpaliła nitro w dupie i mi się to bardzo nie podoba. O kurwa, jakie to jest szybkie. Dlaczego? O, klucz! Ale fart! Ale fart! Gdzie jest furtka? Gdzie jest furtka? O! Zaraz, co? A, mam biec tu. Zamknij się, nie obchodzi mnie, co masz mi do powiedzenia. Gdzie ja jestem? Ale fart! Moje wspomnienia zaczęły do mnie wracać. Byłam Rocket, 23-letnią dziewczyną, która zostawiła swoją rodzinę i dom. To prawda. Ale czułam, że zapomniałam o czymś ważniejszym. O wielu rzeczach właściwie. Ale nie potrzebowałam tego bullshitu. Ciocia Gienia. Racja. Ona jest moją dealerką. To jej poszukiwałam. Muszę zdobyć kolejne dragi. Czy tutaj też będzie mnie coś gonić? Proszę nie, ja już naprawdę chcę, żeby to był koniec. Mam dość, ten event jest zbyt trudny, ja jestem zbyt słaby i bardzo narzekam, wiem. O kurwa, czy to ja? Czy to jest agresywne? Chuj z tym, idziemy tędy. Przepraszam za przekleństwa. Nagrobki, bardzo ładne nagrobki. Rozejrzyjmy się najpierw, czy coś tutaj leży, zanim pogadamy z tym czymś. Aha, okej, tak. Czytałem to już. Wiecie, ile czasu nagrywam ten materiał? 42 minuty. A wy dostaniecie... Jezus Maria, przestraszyłem się. A wy dostaniecie z tego pewnie 20 minut, max. Hej, to jest mój retro outfit. Czujesz, że przez zobaczenie tego coś zdobyłaś. Nice. Tu mamy kolejne ubranko. Co teraz? Mam pogadać z creepy, nagą dziewczyną, która wygląda trochę jak my? Nie mogę się ruszyć. Kurwa, dlaczego? Poszłam do apartamentu, żeby wstrzyknąć sobie mój ostatni narkotyk, dawkę. Miałam zamiar spotkać ciocię Gienię ponownie, prawda? Nie chciałabym spotkać tej dziwki, chyba że naprawdę bym tego potrzebowała. Byłam sama. Byłam pusta. Ale byłam sobą. Nie mogłam nikogo skrzywdzić i nikt nie mógł skrzywdzić mnie. To jest to, czego pragnę. Stanę twarzą w twarz ze wszystkimi ciężkimi sytuacjami i horrorami, które się do mnie... Link to me, Boże. Nie wiem, Boże, zgubiłem słowo, wybaczcie. Ponieważ tylko tyle jestem warta.
Mam zamiar przetrwać. Nieważne, czy to będzie moją nagrodą, czy moją pokutą. Wygrałem? Czy ja wygrałem? Wygrałem? O mój Boże, wygrałem Halloween Event, nie wierzę. O, jak dobrze, jak ja się cieszę. Wygrałem z przeznaczeniem. Nie wierzę. Przecież to było tak cholernie trudne. To był prawdopodobnie najcięższy odcinek z... Co z tą muzyką? The fuck? W każdym razie ten i poprzedni odcinek z Red Haze'a były zdecydowanie najtrudniejszym materiałem, jaki musiałem nagrać z jakiejkolwiek makerówki w moim życiu. Cholernie się stresowałem i cholernie się bałem. Nie ukrywam. Bałem się pikseli. Śmiejcie się ile chcecie. Ta mapa, ten tryb jest przesadzony. Ale był zajebisty. Zdobyliśmy zakończenie Halloweenowego eventu. Czy będę mieć teraz achievement na Steamie? To nie liczy się do... nie wlicza się do ogólnej liczby zakończeń. Ze względu na przeciąganie niektórych rzeczy, voice actingu i pewnych sytuacji życiowych i innych takich, wielki update uderzy nieco później. Mam nadzieję, że w grudniu będę was informował. Mam nadzieję, że podobał wam się ten mały Halloweenowy event. Jej, i że będziemy mieć wspaniały Halloween. Dziękuję. Bu. Aha, gra się wyłączyła. Dlaczego? W każdym razie, to by było na tyle na ten odcinek z Red Haze'a. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mi się bardzo podobało. Nigdy więcej. I do usłyszenia w kolejnym materiale z Red Haze'a. Trzymajcie się, a w sumie zapiszę. Cześć. Nie mam ochoty spać. O nie, Boże, przyzwyczajenie. Przepraszam. Chciałem sprintować. Okej, rozumiem. Nie używamy shifta, zapamiętam. Wygląda na to, że zamek jest uszkodzony. Być może mogłabym to otworzyć, gdybym uderzyła w to czymś twardym. Okej, warto zanotować. Halo? Anyone home?